O, dzień dobry, panie ministrze. Co pan mi da do zarzucenia? Słyszę pana w TVP Info bardzo często i w wywiadach Woronicza 17. Jest pan szczerym działaczem pisowskim i to mam panu do zarzucenia. Nic więcej. Jest pan fajnym facetem. Ale co za merytoryki? To wystarczy. To, że jest pan aktywnym pisowcem i mówi pan to, co Kaczyński każe wam mówić. Ja panu powiem tak, nikt mi nie każe niczego mówić, tylko mówię to, na co mi pozwala moja wiedza. Bo nie chcę powiedzieć, że pan sam to wymyślił, tych aniołów na koniach i konfety. Dlatego jestem tutaj u pana, żeby wam pomóc. W porządku. A nie po to, żeby się lansować. Gdybyście byli dwa tygodnie temu w Opolu. Ale ja jestem dzisiaj. A nas ostrzegli tydzień temu. Ale nie, pan nie krzyczy. Dlatego ja jestem dzisiaj u pana, żeby panu pomóc. Nie, nie wierzę. Zobaczymy przekaz TVP Info. Ale dzisiaj dlatego ściągnąłem tutaj generałów, żeby oni też wam pomogli. Biedni żołnierze. Ja widziałem wczoraj, jak 10 musieli pilnować miesięczniczy Smoleńskiej.